Witam Was bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że możemy się spotkać na kolejnej legendzie. Pierwsza część, która będzie wprowadzeniem. Przeczytamy sobie najpierw historię początkowego życia Samsona, żeby się jakoś osadzić tej historii, żebyście zobaczyli, i mam nadzieję, że to się uda zrobić w tej pierwszej części, że to jest wasza historia. W sensie, że to jest opowieść nie o jakimś tam nieokrzesanym brutalu sprzed kilku tysięcy lat, tylko to jest absolutnie opowieść o kształcie waszej duszy. Cel tego spotkania jest odwrotny niż cel normalnych spotkań motywacyjnych. Czyli normalne spotkanie motywacyjne polega na tym, że człowiek po 7 godzinach wychodzi z poczuciem, że zmieni świat, że w ogóle wszystko będzie teraz dobrze i w ogóle wszystko stoi otworem. Jeżeli ktoś będzie miał takie poczucie, to znaczy, że odniosłem sromotną klęskę na tym spotkaniu, dlatego że właściwym w tym akurat naszym dzisiejszym spotkaniu poczuciem po nim jest poczucie totalnej dewastacji. Jeżeli ktoś wyjdzie stąd z poczuciem totalnej dewastacji i z takim poczuciem, że nie wie po co żyć i wszystko nie ma sensu, osiągnęliśmy sukces. Naprawdę, ja postaram się wytłumaczyć dlaczego i mam nadzieję, że to wyjdzie w trakcie tego spotkania. Gorzej jak nie wyjdzie, bo wtedy po prostu wyjdziecie zdołowani i tyle. Ale mam nadzieję, że to się uda zrobić, że zrozumiecie dlaczego. Dobrze, koniec tych głupich wstępów, to tylko żebyście wiedzieli mniej więcej, jaką drogą sobie przejdziemy. Przypuszczam, że część z was przeczytała sobie przed tym spotkaniem historię Samsona z Księgi Sędziów, ale jak też znam życie, to oczywiście część nie. Dlatego będziemy sobie ją trochę czytać. Nie będę jej czytał całej, ale kilka bardzo pokaźnych fragmentów wam przeczytam, żebyście też usłyszeli, o czym mówimy. Oczywiście po tym spotkaniu, jak mam nadzieję, też sobie trochę rzeczy zanotujecie, szczególnie w tej drugiej części, strasznie nas zachęcam, żebyście sami wrócili do tej księgi. W sensie wszystkie komentarze, oczywiście jakieś tam naprowadzacze do Pisma Świętego są przydatne i potrzebne, ale tak naprawdę jedyną skuteczną metodą jest czytanie samego Słowa Bożego. Ono potrafi zrobić jakby to, co w nas się musi wydarzyć. Więc bardzo was proszę, żebyście potem, jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrobił, przynajmniej 17 tysięcy razy tą historię Samsona przeczytali. To jest 13 rozdział Księgi Sędziów, gdyby ktoś tego szukał w Piśmie Świętym. I przeczytam wam, od czego to się zaczyna. Gdy znów zaczęli Izraelici czynić to, co złe w oczach Pana, wydał ich Pan w ręce Filistynów na 40 lat. W Sorea, w pokoleniu Dana, żył pewien mąż imieniem Manoach. Jego żona była niepłodna i nie rodziła. Anioł Pana ukazał się owej kobiecie, mówiąc jej: „Otoś teraz niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Lecz odtąd strzeż się, nie pij wina ani sycery, ani nie jedz nic nieczystego. Oto poczniesz i porodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, gdyż chłopiec ten będzie Bożym Nazirejczykiem od chwili urodzenia. On to zacznie wybawiać Izraela z rąk filistyńskich”. Poszła więc kobieta do swojego męża i tak rzekła do niego: „Przyszedł do mnie mąż Boży, którego oblicze było jakby obliczem anioła Bożego, pełne dostojeństwa. Nie pytałam go, skąd przyszedł, a on nie oznajmił mi swojego imienia. Rzekł do mnie: „Oto poczniesz i porodzisz syna, lecz odtąd nie pij wina ani sycery, ani nie jedz nic nieczystego, bo chłopiec ten będzie Bożym Nazirejczykiem od chwili urodzenia aż do swojej śmierci”. Wówczas modlił się Manoach do Pana, mówiąc: „Proszę Cię, Panie, niech mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie jeszcze raz do nas i niech nas nauczy, co mamy czynić z chłopcem, który się narodzi”. A Bóg wysłuchał głosu Manoacha. Anioł Boży przyszedł jeszcze raz do tej kobiety, kiedy siedziała na polu. Męża jej Manoacha nie było przy niej. Pobiegła więc kobieta skwapliwie do swego męża z wiadomością: „Oto ukazał mi się ten mąż, który owego dnia przybył do mnie”. Manoach wstał, poszedł za swoją żoną i przyszedł do owego męża, zwracając się do niego słowami: „Czy to ty jesteś owym mężem, który rozmawiał z moją żoną?” Odpowiedział: „Ja”. Rzekł więc Manoach: „A gdy się spełni twoje słowo, jakie zasady, jakie obyczaje powinien mieć chłopiec?” Rzekł anioł Pana do Manoacha: „Niech się twoja żona wystrzega tego wszystkiego, co jej powiedziałem. Niech syn nie używa nic z tego, co pochodzi z winorośli, niech nie pije wina ani sycery, ani też niech nie spożywa nic nieczystego, lecz niech zachowuje to, co jej poleciłem”. Rzekł jeszcze Manoach do anioła Pana: „Pozwól, że cię zatrzymamy i przygotuję ci koźlątko”. Nie wiedział bowiem Manoach, że to był anioł Pana.
Jednakże anioł Pana rzekł do Manoacha: nawet gdybyś mnie zatrzymał, nie będę spożywał twojego chleba. Natomiast jeśli chcesz przygotować całopalenie, to złóż je dla Pana. Wówczas rzekł Manoach do anioła Pana: jakie jest twoje imię, abyśmy, gdy się spełni twoje słowo, mogli cię uczcić? Odpowiedział mu anioł: dlaczego pytasz mnie o moje imię? Ono jest tajemnicze. Następnie Manoach przyniósł koźle oraz ofiarę pokarmową i na skale ofiarował je Panu, który działa tajemniczo. A Manoach i jego żona patrzyli. Gdy płomień unosił się z ołtarza ku niebu, anioł Pana wstąpił w płomień ołtarza, a Manoach i jego żona, widząc to, padli twarzą na ziemię. Odtąd nie ukazał się już więcej anioł Pana Manoachowi i jego żonie. Wówczas poznał Manoach, że to był anioł Pana. Potem rzekł Manoach do żony: z całą pewnością pomrzemy, bowiem ujrzeliśmy Boga. Żona mu odpowiedziała: gdyby Pan miał zamiar pozbawić nas życia, nie przyjąłby z naszych rąk całopalenia i ofiary pokarmowej, ani też nie okazałby nam tego wszystkiego, ani też nie objawiłby nam teraz takich rzeczy. Porodziła więc owa kobieta syna i nazwała go imieniem Samson. Chłopiec rósł, a Pan mu błogosławił. Duch Pana zaś począł na niego oddziaływać w obozie Dana między Sorea i Esztaol. To jest pierwsze 25 wersetów początkowej historii Samsona. I żeby ją dobrze zrozumieć, tak jak to zawsze w Biblii, musimy się trochę cofnąć. I chciałbym, żebyśmy się na chwileczkę wszyscy teraz przenieśli do tego czasu, którego nikt nie pamięta, ale który jest chyba pierwszym historycznym czasem, jaki Ziemia zna. Do czasów potopu. Jak wiecie, wszystkie historie przed potopem, czyli stworzenie świata, grzech pierwszych rodziców, to, co się potem wydarzyło z pierwszymi ludźmi, to są historie, które są pewnego rodzaju przypowieścią. No, nikogo nie było przy stworzeniu świata, nikt tego nie widział, nikt tego nie mógł zapisać. To jest tylko pewien sposób obrazowego opisania to, co się stało. Natomiast pierwszym historycznym wydarzeniem w Biblii jest potop. To nie jest przypowieść, to nie jest mit, tylko to jest, wydaje się, pierwsze historyczne wydarzenie, które mamy w Biblii, w ogóle w historii świata. Z tego powodu ja oczywiście nie będę się o to jakoś tam zagłębiał, ale możemy tą historię znaleźć zasadniczo w każdej religii świata. W sensie to jest fakt historyczny, który jest znany całemu światu, nie tylko chrześcijaństwu, nie tylko jakby biblijnemu patrzeniu. Tak jak poszukacie w innych rejonach, w innych kulturach, zupełnie w innych konstelacjach myślowych, wszędzie istnieje taki fakt, jak pierwotna zagłada świata w postaci potopu. Więc mamy prawo przypuszczać, oczywiście to jest ułożone w pewną literacką opowieść, że tutaj mamy do czynienia z pierwszą historią, którą jakiś kronikarz, że tak powiem, zapamiętał. Z pierwszą historią świata, którą znamy. Czemu chcę wam o tym opowiedzieć? Jest tam taki moment w potopie. Ja w ogóle strasznie uwielbiam tę historię. Bardzo wam polecam, żeby ją czytać. Ona jest niezwykle dla mnie wzruszająca. Kiedy cały świat jest zatopiony, nie ma nic, jest na świecie 8 ludzi, dlatego że tyle było na arce. Noe ze swoją żoną, jego synowie, ich rodziny. Jest 8 osób na arce. Wyobraźcie sobie świat, na którym jest 8 osób. Nie ma nic innego. Cały świat jest zatopiony. Nie ma ani jednego miejsca, gdzie by wystawała jakakolwiek ziemia. Wszędzie jest woda, łódka, kula ziemska i 8 osób. Nie wiem, czy czujecie klimat tego wydarzenia. Ja absolutnie odczuwam klimat tego wydarzenia. To musi być coś niewiarygodnego. I po iluś tam dniach, powiedzmy, że po 40, tak jak to mówi Biblia, to jest oczywiście tylko symbol. Jeżeli wiecie, 40 w Biblii to jest zawsze symbol pewnej doskonałej przemiany. W sensie w 40 się dokonuje przekształcenie czegoś. Dlatego 40 lat chodzili po pustyni, bo Bóg musiał ten naród zrobić z tych barbarzyńców niewierzących kogoś sensownego. Chrystus 40 dni siedział na pustyni, żeby dojść do tego, kim naprawdę jest i tak dalej. Kiedy Biblia mówi o 40, to mówi o pewnym okresie, że coś się zmieniło radykalnie. Przeszło z jednego stanu do drugiego. Więc przez 40 tamtych dni leje ta woda z nieba. Noe potem pływa już bez deszczu. I co robi? Jeżeli pamiętacie, wysyła ptaki, żeby obczaić, czy jest gdzieś jakieś miejsce, gdzie by ta woda już opadła i czy jest jakiś ląd. Ma tam dwa rodzaje ptaków, bo ma gołębia i ma kruka, a dosłownie ma krukównę, w sensie panią kruk. To jest w Biblii bardzo, bardzo ciekawie zaznaczone. To jest w ogóle fantastyczna historia, bo nie wiem, czy zauważyliście. To jest jedyna niesparowana
gatunkowo para zwierzęca. W sensie wszystkie pary zwierzęce w arce są parami, nie? W sensie on i ona. Tam pan słoń, pani słonica, nie? Zawsze. Borsuk, borsukowa, nie? Natomiast jak się czyta tą historię, to łatwo zauważyć, że jest gołębica, a nie ma gołębia. I jest pani krukówna, w sensie po hebrajsku tam jest ona, i nie ma pana kruka. I wysyła Noe raz ją, w sensie krukówne, raz jego, w sensie gołębia. Z tym się wiąże w ogóle całkiem inna, piękna historia o kryzysie pierwszego małżeństwa na świecie. Na tym polega ta historia. W sensie, gdzie jest pan kruk i pani gołębica? No łatwo się domyślić, gdzie jest. Skoro ich nie ma tutaj, to są gdzieś indziej, tak? A skoro są gdzieś indziej nie ze swoimi małżonkami, to co robią? Bardzo prosta historia. Zapraszam, audiobook Pomarańczarnia, Pachnidła. Tam to wszystko jest opisane. Ale w czym rzecz? Kiedy gołębica wylatywała szukać, jest tam użyte takie bardzo piękne słowo, że za każdym razem nigdzie nie mogła znaleźć dogodnego miejsca. Tak napisano w Księdze Rodzaju. Wylatuje, nie może znaleźć dogodnego miejsca. Czyli nie ma ziemi, nie ma listka, nie ma gałązki, żeby wystawała nad tą wodę i wraca. I tak tam jest kilka razy. Dogodne miejsce po hebrajsku to jest Manoach. Tata Samsona to jest ta gołębica z czasów potopu. Co to jest za rodzaj człowieka? Co to jest za sytuacja człowieka? Otóż Manoach to jest taki ktoś, kto nigdzie nie może znaleźć miejsca. Kto funkcjonuje w świecie w taki sposób, że gdziekolwiek poleci, cokolwiek zrobi, gdziekolwiek próbuje się zahaczyć, to się okazuje, że nie ma gdzie usiąść. Tata Samsona ma bardzo ciekawe imię. Można by powiedzieć trochę niemęskie imię. No bo ma imię od gołębicy to raz. Dwa, no właśnie, nie jest silny, nie jest stanowczy, nie jest ustatkowany, nie wie co robić. Nie ma się gdzie znaleźć. Manoach, jego tata. Żona Manoacha. Jak zauważyliście, nie ma imienia. Nie ma podane, żeby ta kobieta miała jakieś imię, tylko jest zawsze nazywana żoną Manoacha. Co ciekawe, po hebrajsku, jak tam jest napisane żona, to używane jest słowo, które się pojawia w Księdze Rodzaju bardzo szybko, bo w drugim rozdziale, kiedy napisane, że Bóg stworzył niewiastę. Dosłownie tam jest napisane, że stworzył żonę. Dlatego, że hebrajskie słowo kobieta to znaczy dosłownie mężyna. W sensie jest mężczyzna i rodzaj żeński od mężczyzny to jest mężyna. Bóg stworzył męża i mężynę. Tak tam napisano. I to jest dokładnie to słowo. Otóż ta historia opowiada, że ta mama Samsona, kobieta bez imienia, to jest Ewa. Kobieta, która jest niepłodna. Niepłodna po hebrajsku to znaczy nieposiadająca korzenia. Tak brzmi hebrajskie słowo niepłodna. Zobaczcie, jakich ciekawych rodziców ma Samson. Ma taką parę, która się wydaje być bardzo starą parą, w sensie parą z początku świata. Mama jest najstarsza, no bo jest z czasów stworzenia. Tata jest leciutko młodszy, bo jest z potopu. Obydwoje mają jedną właściwość. Są bez korzenia. W sensie Manoach nie ma pojęcia, gdzie się znaleźć. Nie ma dogodnego miejsca na świecie. A ona nigdzie nie może zapuścić korzenia. Takie są imiona rodziców Samsona. Ta historia, ona jakby w swoim pierwszym tak naprawdę wersecie już próbuje opowiedzieć. Nie opowiadam wam historii Samsona, jakiegoś tam chłopaka, jego taty Manoacha i jego mamy no name, nie? Nie opowiadam wam tej historii. Ta historia, jak czytał ją Żyd i widział sobie Manoacha, dogodne miejsce, którego nie ma, gołębica za nim lata, i widział żonę niepłodną, bez korzenia, oni mi tu opowiadają o jakimś małżeństwie, które nie ma pojęcia, co ze sobą zrobić. Które nie potrafi się nigdzie zagnieździć. O takim dwojgu ludzi, którzy nie potrafią się usadowić gdzieś. I co im się jeszcze przydarza? Przydarza im się, że do ich domu, do ich miasta, do ich kraju przychodzą, jak napisano w pierwszym wersecie, na 40 lat, czyli coś się powinno dzięki temu wydarzyć, w Filistyni. I przez 40 lat ich męczą. Kto to są Filistyni? Ciekawe. Filistyni są z potopu, oczywiście. To jest wszystko jedna i ta sama historia. Jeżeli pamiętacie, zaraz po potopie, jak już tam się ta woda opuściła, gołębica wróciła pierwszy raz z gałązką. Okazało się, że jakieś drzewo gdzieś rośnie. Potem sobie pomyślcie, jak oni długo tego drzewa szukali po całej ziemi, nie? Gdzie to było. Znaleźli to miejsce, jakiś tam pierwszy pagórek i zaczęli się osiedlać. Jest bardzo piękna historia opisana o tym, jak Noe wybudował, w sensie zasadził pierwszą winnicę. Po raz pierwszy wymyślił, że istnieje coś takiego jak wino, no w sensie pewnie gdzieś znalazł. Przypadkiem pewnie nadepnął na to wino i mu się wytłoczyło po raz pierwszy.
Potem pewnie, nie wiem w jaki sposób, ale spróbował to wypić i się okazało, że jest dobre. I w historii jest zapisana historia pierwszego upicia się człowieka. Księga Rodzaju, sam początek. Założył pierwszą winnicę, trochę nie bardzo czaił, o co z tym chodzi, za dużo pewnie wyprodukował i się schlał zwyczajnie. Początkowe rozdziały Księgi Rodzaju. Jakby zobaczcie, jak Biblia jest genialna w opisywaniu najbardziej podstawowych czynności ludzkich, nie? Stworzenie, grzech i upicie od razu, nie? No jeszcze morderstwo było po drodze. Jakby to pokazuje, w jakim jesteśmy stanie. No i się upija, dlatego że nie wiedział, o co chodzi z tym winem, nie? W sensie nie wiedział, że jak wypije tego dużo, no to będzie w takim stanie, w jakim był. Tak się, słuchajcie, schlał, co się tak opisano w Księdze Rodzaju, że na golasa latał po całym tym obozowisku, w którym był. No, dosyć śmieszny widok. Stary, on tam miał prawdopodobnie już kilkaset lat. Może chyba w ogóle z 950, nie? Tak Biblia opisuje. Więc taki goły starzec latający po tym obozie, no w końcu nie wytrzymał i po prostu się uśpił w namiocie, goły, leżąc. Zorientowali się jego synowie, że tak jest, a pierwszy zorientował się syn, który miał na imię Ham. Nie bez przyczyny miał takie imię. Przyszedł do tego namiotu, gdzie leżał jego ojciec Noe, no i zobaczył tego leżącego, gołego starca i zawołał swoich braci, żeby się z niego naśmiewać. Miał jeszcze dwóch synów, Noe. Zawołał swoich dwóch braci, żeby się naśmiewać z niego, ale ci dwaj bracia okazali się zupełnie inni, w sensie Jafet i Sem. Oni wzięli koc, przykryli nagość swojego ojca, wypędzili tego brata stamtąd, w sensie odgonili go od tego namiotu i czuwali przy tym namiocie, aż ojciec się obudzi, wytrzeźwieje i nie wspominali w ogóle ani słowem o tej jego nagości. Mam jakby dwie postawy synowskie opisane w tej historii. Czemu wam to mówię? Dlatego, że Ham urodził potem syna, a ten syn urodził syna, a ten kolejny syn urodził pierwszego Filistyna. W sensie Filistyni to jest ród, który się wywodzi od Hama. To jest ród, który się wywodzi z obrażania własnego ojca. Co próbuje Biblia powiedzieć tą historią? Że do takiej rodziny, zupełnie takiej, no właśnie, zawieszonej w próżni, zwala się chmara Filistynów na 40 lat. To jest taki moment, kiedy człowiek nie dość, że sam jest w sytuacji bardzo trudnej, w sensie wewnętrznej, bo nigdzie nie jest zakorzeniony, nie wie, co ze sobą zrobić, nie wie, jak się ogarnąć, jak się zachować, no to jeszcze mu się całe środowisko dookoła zwala, które jest zwyczajnie chamskie, które co próbuje zrobić? Które próbuje go obnażyć, które z tego obnażonego, czyli z tej słabości obnażonej, no bo pijany Noe tam leżący to jest obraz obnażonej słabości, nie? To jest słabości człowieka, która została wystawiona na publiczne pośmiewisko. Oni mają cały naród Filistynów w sobie, który obnaża ich słabość. To jest historia, która próbuje od samego początku opowiedzieć o rodzinie w ogóle. To jest opis większości rodzin na świecie. To jest opis większości ludzi na świecie. Jeżeli tutaj jesteście na tym spotkaniu, no to jesteście z początkowych informacji, które się pojawiły w jakichś tam zapowiedziach, nie? W sensie, jeżeli nie możesz znaleźć spełnienia, tak? Jeżeli nie potrafisz odnaleźć swojego miejsca, jeżeli się rzucasz w różne rzeczy i nigdzie nie możesz znaleźć spełnienia, kim jesteś? Jesteś Manoachem i jego żoną atakowaną przez Filistynów. Stąd się przypuszczam, tu wzięliście w większości. To jest historia o was.